papier, druk. Miliony czarnych znaczków, które mają zainteresować, doprowadzić do zapyśnięcia się, odrywania od kumpli, muzyki, mojego świata. Nie, to nie dla mnie. Zwłaszcza po bolesnych doświadczeniach z kanonem szkolnych lektur. I wtedy wpada mi w ręce książka Patryka Carmana Duch Machinie. Pomyślałem, kolejna bajeczka dla miłośników zmierzchu. Ale przeglądaliśmy się w sobie. Ona filuternie mrugnąc oko. A ja z politowaniem wytrawnego literaturoznawcy. Jednak uległem, jako że książka jest rodzaju żeńskiego. I wtedy się zaczęło. Bohaterami Ducha w Machinie jest para nastolatków. Ryan i Sara. On przyjada talent pisarski, grzeszy bujną wyobraźnią i detektywistycznym zacięciem. Ona sprytna, kreatywna, wytrwale dąży do poznania ciemnej strony miasta. Ryana poznałem, gdy leżał w szpitalu ze złamaną nogą i starał się rozwikłać tajemnicę Doliny Szkieletów, miasteczka, w którym mieszka. Okazuje się, że osada jest nawiedzona, a on niemal nie przypłacił życiem próby rozszyfrowania zagadki. Rodzice zabraniają mu kontaktów z dziewczyną. Rodzice są wszędzie jednakowi. Bohaterka wypowiada się za pomocą kręconych przez siebie filmów oraz lakonicznych maili. Ryan w swoim dzienniku komentuje filmy z Sary. Czasami nawet opisuje je nie w właściwy sposób. Myślę, że książka jest bardzo fajnym pomysłem, ponieważ Patryk pokazał książkę w trochę inny sposób, ponieważ jest projektem multimedialnym. Ponieważ wszystkie filmy Sary można obejrzeć w internecie, gdyż w książce znajdują się kody odsyłające czytelnika do konkretnej strony. I to jest bardzo dobre rozwiązanie dla osób, bo przeciętny nastolatek uczy się 5 godzin, siedzi w internecie 5 godzin, uczy się 5-10 minut na następny dzień, a i wybierze książkę, której można obejrzeć coś w internecie, czy siedzieć 2 godziny z nosem w książce i wyobrażać sobie tylko, co może być. Dlatego to jest świetne rozwiązanie dla nastolatków w naszym wieku. I myślę, że może sprawić naprawdę bardzo wiele frajdy, zupełnie jak preferowany przeze mnie czas spędzony z kumplami.